Po wojnie ojciec Bocheński nie wrócił do Rzymu. Wykładał filozofię nowożytną na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, której nie lubił. Sam zresztą mówił, że należał do tak zwanego Beat Generation, pobitego pokolenia, które robiło w życiu rzeczy, te, które nie do końca się lubiło czy akceptowało. Mimo to miał stały związek z nauką i rozwijał się. Można podzielić twórczość naukową ojca Bocheńskiego na takie cztery etapy. Pierwszy etap to jest etap neotomistyczny, drugi historyczno-logiczny, trzeci sowietologiczny i czwarty systemowo-analityczny. Oczywiście wszystkie te okresy nawzajem się przenikały i na siebie oddziaływały. Podstawę jego opracowań logicznych możemy odnaleźć w takim fundamentalnym dziele Formal Logic, opublikowanym w latach 50. W tychże latach Bocheński zdał sobie sprawę, że współczesna mu filozofia i filozofowie nie mogą tworzyć wielkich syntez, ale muszą skoncentrować się na analizie. Sam wychodzi naprzeciw temu zagadnieniu. Opracowuje analityczny system filozofii chrześcijańskiej, której metoda polegała na odpowiednim nadaniu sensu, znaczeniom, pojęciom używanym w danej dziedzinie wiedzy. Ojciec Bocheński doskonale zdawał sobie sprawę, w jakiej sytuacji geopolitycznej znajdowała się Polska po zakończeniu II wojny światowej. Wiedział, że mocarstwa podzieliły naszą ojczyznę i świat żelazną kurtyną, a w powietrzu wisiała realna groźba wybuchu nowej wojny. Wojny, której niszczycielski ogień mógł zniszczyć całą ludzkość. Ojciec Bocheński nie mógł już w tym pojałtańskim świecie walczyć z komunistami z karabinem w ręku, ale miał równie groźną broń, ideologię. To dlatego tuż po wojnie pod pseudonimem wydaje książkę ABC komunizmu, w której porusza to zagadnienie. Większa rozprawa filozoficzna pojawia się wraz z książką Europejsze filozofie der Gegenwart, gdzie jeden z rozdziałów zostaje poświęcony radzieckiej myśli filozoficznej. Ale kumulacja jego zainteresowań sowietologią, marksizmem, leninizmem ma miejsce w latach 50. Dokładnie w tym samym czasie w kościołach za żelazną kurtyną po wschodniej stronie trwa permanentna walka z Kościołem. Mam tu na myśli nie tylko zamykanie instytucji kościelnych, w tym m.in. Caritasu, przejmowanie majątków kościelnych, rozwiązywanie nowicjatów zakonnych, umieszczanie zakonników i siostr zakonnych w obozach pracy, uwięzienie różnych kapłanów, w tym m.in. biskupów, ich sfingowane procesy, chociażby proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Mam tu na myśli również uwięzienie samego prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy prymasa Węgier Józefa Mintrzentiego. I w tym właśnie okresie, tej największej walki z Kościołem, Bocheński, można powiedzieć, osiąga swoje apogeum. Wydaje książkę, która jest przetłumaczona na wiele języków świata, Der sowietrutische dialektische Materialismus, w wielotysięcznym nakładzie. Wydaje podręcznik Handbuch des Weltkommunismus. Tworzy szereg instytutów sowietologicznych, m.in. we Fryburgu w Szwajcarii, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Gromadzi wokół siebie mnóstwo naukowców. Wydają bibliografie poświęcone sowietologii, m.in. Study in Soviet Thought czy Serie Sowietika. Bocheński jest ekspertem pięciu rządów, w tym m.in. u kanclerza RFN Konrada Adenauera. Dzięki tej ostatniej znajomości tworzy w Kolonii Ostkolek Instytut zajmujący się pogłębionymi badaniami nad komunizmem. Bocheński informuje świat zachodni o tym, czym był komunizm, ale podchodzi do tematu nie tylko z punktu widzenia filozofii, nauki. Jest również ekspertem w biznesie, w polityce, a nawet ekspertem dla wymiaru sprawiedliwości i dla sędziów. To m.in. dzięki decyzjom ojca Bocheńskiego zdelegalizowano niemiecką partię komunistyczną na procesach tej partii w roku 1956 w Karlsruhe, a później bierze udział w procesie partii komunistycznej w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Był rok 1958. Ojciec Bocheński to także wybitny profesor, wykładowca, który wykładał 5 lat na Uniwersytecie Angelikum w Rzymie i 27 lat na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Ale można powiedzieć, że był on profesorem światowym. Wykładał na różnych uniwersytetach, w tym m.in. w 7 w Stanach Zjednoczonych jako visiting professor. Ojciec Bocheński ma ogromny dorobek. Opublikował 31 książek przetłumaczonych na różne języki świata, w tym m.in. na japoński, flamandzki. Jest autorem niezliczonej ilości artykułów naukowych i popularno-naukowych, szeregu wywiadów dla prasy, radia, telewizji. Ojciec Bocheński obok tej wielkiej pracy naukowej był także świetnym administratorem. 2 razy pełnił urząd dziekana Wydziału Filozoficznego we Fryburgu w Szwajcarii oraz rektora. To on m.in. podłożył podwaliny pod budowę nowego pawilonu chemii. Przyczynił się także do budowy mensy dla studentów. Wiedział bowiem, jak bardzo ważne w życiu studenta oprócz nauki jest jedzenie.
Ojciec Boheński to także wielki patriota, założyciel polskiej misji katolickiej w Szwajcarii, która działa do dnia dzisiejszego. To także wieloletni prezes Fundacji Libertas, która zajmuje się ochroną zbiorów umieszczonych w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Ojciec Boheński był człowiekiem ogromnej pracy, punktualności. Ta praca dawała mu finansową niezależność, pozwalającą na realizację wielu marzeń, m.in. sportowej jazdy samochodami czy lataniem. W ten sposób zrealizował swoje marzenie z dzieciństwa i w wieku 70 lat uzyskał licencję pilota. Latał swoim samolotem, bo stać go było na własną maszynę, nie tylko po niebie Szwajcarii, Europy, ale także Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Pilotował samolot przez 14 lat. W wieku 80 lat zorganizował sobie prezent i okrążył kulę ziemską dookoła świata. W 1982 roku był także negocjatorem. Przyczynił się do uwolnienia zakładników przetrzymywanych w ambasadzie PRL-u w Bernie z rąk terrorystów. Ojciec Boheński przeżył prawie 93 lata. Zdobył 2 doktoraty, rozprawę habilitacyjną, otrzymał 5 doktoratów honoris causa. Można powiedzieć, że przeżył prawie cały XX wiek i wziął udział we wszystkich ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w XX wieku. Odszedł do domu ojca 8 lutego 1995 roku. Warto czerpać z jego bogatego życia, którym on tak fenomenalny sposób potrafił się dzielić, bazując na swoim doświadczeniu, na esencji życia, które przeżył. Warto sięgać do jego wielkiego naukowego dziedzictwa.